słuchając nas, uważaj by nie odpaść. Tylko zerknij to poznański rap, to moja rzeczywistość. Uważaj by nie odpaść. Miasto pięciu dzielnic, tylko zerknij. Pedo jest kreską, to mój rap. Tylko zerknij. Zróbcie hałas. Pedo jest kreską. Zróbcie hałas. Pedo jest kreską. Mój rap z Poznania, słyszałeś o nim nieraz. Go Poznań, go Poznań, go. Na końcu świata nawet poznasz to. Siemancie ludzie, z tej strony Jacek, portal poznańskirap.com. To jest Poznański Rap Flash TV. Sezon 4, odcinek 15. Są newsy, będą wydarzenia. Zaczynajmy. Poznańscy raperzy nie śpią, a w mieście dzieje się całkiem sporo. Na kanale Brain Dead Family pojawił się remix utworu Sicario z ostatniego albumu Słonia, Mutilatora, ale jest to remix w wykonaniu Gipsa, a wideo w głównej części stanowią popisy freestylu basketbolowego, czyli koszykarskiego pszczelarza związanego z wytwórnią BDF. Wideo sprawdzicie oczywiście na kanale BDF-ów oraz na naszym portalu poznański.com. Drugi news także dotyczy Słonia, tym razem chodzi o mixtape Dexa 3654. Pojawiło się krótkie wideo promujące tenże mixtape, który ukazał się w miniony piątek oczywiście w sklepach na terenie całego kraju oraz dostaliście go w preorderach, jeżeli zamawialiście. Zwrotka Słonia pochodzi z mixtape'u piątego, jest ona na innym bicie, tak jak wszystkie te zwrotki raperów, które się pojawiły na ostatnich czterech mixtape'ach Dexa, są przemieszane. To nabrało nowej świeżości, możecie sobie to sprawdzić na kanale oczywiście Dexa oraz na naszym portalu. W sieci pojawił się kolejny luźny numer od Shadowa zatytułowany Kinoman. No oczywiście na bicie MERS. Jest to ostatni luźny track w tym roku od samego Shadowa. Oczywiście to sprawdzicie na YouTubie oraz na naszym portalu poznański.com. Na kanale Kowala pojawiły się dwa kolejne numery z jego niedawno wydanej epki na bitach Shockwavesa. Pierwszy track zatytułowany jest Gdzieś zupełnie indziej. Gościnnie tam udzielają się Antoine, Ry23 oraz Rogal Salut. A drugi numer nosi nazwę Esencja, jest to numer solowy Kowala. Oczywiście te traki sprawdzicie u nas na portalu. Jak już Wam wspominałem w poprzednich odcinkach Flesza, płyta Rafiego i Cechy wyszła w tym roku w imię Królowej. Ona była sukcesywnie wrzucana na YouTube i tym razem jej wrzucanie zostało już zakończone, czyli całość znajduje się do odsłuchu. Ostatnie dwa kawałki, jakie powędrowały na tenże portal, to Wrzeciono z gościnnym udziałem DJ Ateka na skrecach oraz kawałek Bar Mleczny. Także całość albumu możecie sprawdzać na YouTubie, na kanale Rafiego oraz oczywiście na naszym portalu w dziale płyty. Kiedy klikniecie sobie w płytę Rafiego, całość zacznie Wam się odtwarzać od pierwszego numeru aż do ostatniego bez reklam i bez zamówień, więc zapraszamy na portal. Na kanale Upojeni Label doskonale wiecie, że dzieje się zawsze dużo. W minionym czasie pojawił się tam numer niejakiego Dryi o nazwie Demony na bicie SPC. Sprawdźcie ten kawałek oczywiście u Upojonych albo u nas na portalu poznański.com. W minionym tygodniu, dzień przed wydaniem płyty, Rychu Peja na swoim kanale publikował kolejny teledysk promujący album 25 godzin. Tym razem jest to numer Amber. Oczywiście na bicie jest Magiera. Gościnnie w tym utworze udziela się BTO. Jeżeli chcecie sprawdzić ten klip, oczywiście wpadajcie na kanał Pay albo na nasz portal do działu wideo. Nawiązując jeszcze do premiery albumu 25 godzin, pojawił się odsłuch kolejnego numeru z tego albumu. On będzie sukcesywnie wrzucany oczywiście w poszczególnych trackach na kanał Pay. Tym razem jest to numer Uważaj, czego sobie życzysz z gościnnym udziałem Edoji, Clementino oraz DJ Eproma. To sprawdzicie oczywiście na kanale Rycha oraz u nas w dziale na przykład płyty albo newsy. W płytach będziemy sukcesywnie Rycha, Pay, album 25 godzin uzupełniali, także będziecie mogli w końcu odsłuchać sobie go w całości. Czas na dział wydarzenia, ostatnie płyty, ostatnie koncerty przed gwiazdką. 21 grudnia ukaże się album Śliwy, Zmiany w sąsiedztwie, który cały czas możecie zamawiać na stronie preorder.pl. Z tego, co czytałem w internecie, nakład limitowany już się wyczerpał, ale album nadal można zamawiać. On się fizycznie ukazuje w styczniu w sklepach, ale w tej chwili na stronie preorder.pl nadal możecie go zamawiać. Widziałem też, że Śliwa te albumy preorderowe podpisywał. I 21 grudnia w Poznaniu w klubie Tama wystąpi OSTR. Oczywiście zagrał materiał ze swojej płyty najnowszej W drodze po szczęście oraz przekrojowy materiał ze wszystkich swoich albumów, a było ich wiele, więc na pewno warto ten koncert wpaść. Następnego dnia, 22 grudnia, w poznańskim klubie Schron wystąpi Filipek ze swoim materiałem Oddział Zamknięty. Koncert w Poznaniu premierowy i dosłownie to jest ostatni koncert przedgwiazdkowy, dwa dni przed Wigilią. I też ostatni koncert rapowy bodajże w Poznaniu w tym roku, o ile nic się nie zmieniło i nikt niczego nie ogłosi. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek Flesza. My widzimy się za tydzień, być może tak, być może nie, zależy jak dużo będziemy mieli na głowie do przygotowywania, jeżeli chodzi o święta. Jeżeli nie, to widzimy się za dwa tygodnie. Wpadajcie na nasze social media, wpadajcie na portal. Do usłyszenia, do zobaczenia.